SummerSlam za nami i Jezus, jaka to była gala. Naprawdę, miałem dużo oczekiwania co do tej gali, ale nie spodziewałem się, że może wypaść aż tak dobrze i naprawdę tak dobrze to wypadło, bo to jak Triple H, słuchajcie, zabukował całe to wydarzenie od A do Z, to trzymało się wszystko kupy. I faktycznie, pewnie były momenty, które jednemu z nas się nie spodobają, ale gdyby też całościowo na to spojrzeć, to naprawdę ta gala wypadła bardzo dobrze. Jeszcze dzisiaj w takiej scenerii, bo wciąż jestem w Anglii i na chwilę zaszedłem sobie po prostu do parku, żeby na spokojnie w ciszy móc z wami się podzielić moją opinią na temat SummerSlam, które też oglądałem na żywo. I naprawdę dobrze się podczas tej gali bawiłem. Z show zaczynamy od pojawienia się Triple H, który w tradycyjny sposób dla siebie powiedział, czy jesteśmy gotowi na tą galę. I w ten sposób też ja mógłbym was zapytać, czy jesteście gotowi obejrzeć ten materiał. Jeśli tak, to zostawcie pod nim polubienie, subskrybujcie oczywiście rano, ponieważ gdy tylko wrócę do Polski, to materiały będą na bieżąco regularnie pojawiały się na kanale. Nie wiem dokładnie jeszcze kiedy wrócę, ponieważ trochę rzeczy mam tutaj do załatwienia. Natomiast możecie być spokojni, że wszystko jest jak najbardziej na swoim miejscu i wszystko wróci już niedługo do normy. Galę otworzyliśmy walką o mistrzostwo kobiet pomiędzy Liv Morgan a Rhea Ripley i był to bardzo dobry opener, ponieważ już na sam początek gali dostaliśmy ogromny szoker. Szoker, o którym w zasadzie od pewnego czasu się mówiło, ale chyba mało kto wierzył, że może to naprawdę mieć miejsce i to tak szybko. Jak mówiłem w predykcjach i też wcześniej mówiłem, całe story pomiędzy Liv Morgan a Rhea Ripley dopiero się rozpoczyna. Pewnie Rhea Ripley jeszcze odbierze tytuł mistrzowski od Liv, natomiast na chwilę obecną sytuacja potoczyła się tak, że panie dostarczyły naprawdę dobrą walkę i to oglądało się przyjemnie. Przyjemnie pod wieloma względami i pewnie wszyscy tutaj się z tym zgodzimy. Fart jest jeden taki, moi drodzy, że Dominik Mysterio trochę namieszał. Namieszał pod tym względem, że odwrócił się od Rhea Ripley w bardzo niespodziewany sposób. W momencie, w którym Rhea Ripley chciała zaatakować krzesłem Liv Morgan, ten nagle te krzesło jej wyrwał. No, jakby tłumacząc do tym, że nie może tego zrobić, bo zostanie zdyskwalifikowana, a ona chce odzyskać tytuł. Więc okej, tak się to potoczyło, ale później krzesło zostało wykorzystane w taki sposób, że Liv Morgan wykonała swoją akcję kończącą właśnie na to krzesło. Dominik Mysterio rozproszył sędziego, Liv Morgan odliczyła Rhea Ripley i to, co stało się po walce, gdy Dominik Mysterio podniósł Liv Morgan i pocałował się z nią, to chyba myślę szokowało cały świat, ale tak się stało. Rhea Ripley zapłakana wróciła na backstage, bardzo emocjonalnie to przeszło i w ogóle to jak wszyscy rozegrali to wszystko, co wydarzyło się podczas tego starcia, szapoba, genialny opener i to w zasadzie był dopiero początek problemów Judgment Day, które też i podczas tej gali się rozpadło, tak myślę możemy oficjalnie stwierdzić, ponieważ po walce Liv Morgan i Rhea Ripley, Damian Priest był bardzo zdenerwowany, wparował od razu do szatni Judgment Day, wypytując Finna Balor, czy wie o co chodzi, czy wiedział, że tak się stanie i tak dalej. Oczywiście Judgment Day obiecało, że zajmie się Dominikiem Mysterio, a Damian Priest miał skupić się na swojej walce o tytuł mistrzowski i do tego za niedługo przejdziemy. A kolejną walką, którą dostaliśmy podczas tej gali, było starcie o tytuł interkontynentalny, gdzie Bron Breakker, nie wiem, w zaledwie 7 sekund pokonał samego Zayna. Ja nawet szczerze mówiąc bardziej liczyłem, że jeszcze szybciej to się stanie, że sami Zayn przegra tą walkę dosłownie w chwilę, w kilka sekund i tak też się to zapowiadało, bo Bron Breakker od razu ruszył ze spearem, ale trafił oczywiście w narożnik, w sensie w narożnik ringu i ta walka była kontynuowana, także potrwała chwilę dłużej, natomiast finalnie stało się tak, że Sami Zayn tytuł stracił i bardzo dobrze, ja też uważam, że to jest chyba dobry moment, żeby Sami Zayn dostał odbudowę swojej postaci, dostał nowy gimmick, bo jest już po prostu trochę nudny, a to jest doskonały zawodnik, świetny wrestler i fajnie, gdyby coś się więcej z jego osobą zadziało. Może nawet niech zniknie na jakiś czas i potem powróci w nowym, odświeżonym gimmicku. Bron Breakker jak najbardziej uważam, że zasłużone i teraz tytuł interkontynentalny chyba dostanie nowe życie. Wierzę, że Bron będzie dobrym mistrzem interkontynentalnym i to chyba tylko będzie prowadziło go do walki z Gunterem o mistrzostwo World Heavyweight. A już w sumie zdradziłem też wam, i że Gunter to mistrzostwo wygrał, o tym za chwilę, ale takie chyba będą plany. Gunter kontra Bron Breakker na samym początku przyszłego roku, gdy Raw przejdzie na Netflix. Chyba do tego to wszystko dąży. Dalej mieliśmy walkę o mistrzostwo United States, gdzie LA Knight, wygrał. Wygrał, słuchajcie, został mistrzem, w końcu zdobył mistrzostwo w WWE po tak długim czasie. Pamiętam jeszcze, jak rok temu byłem w Londynie na Money in the Bank i to był ten moment, gdzie wszyscy myśleli, że to będzie czas LA Knight, a że LA Knight zdobędzie walizkę i to się niestety nie stało, także w końcu LA Knight dostał swój moment. Logan Paul traci mistrzostwo, ale uważam, że to nie jest nic złego dla Logana Paula, bo Logan Paul pójdzie pewnie po coś innego, dostanie jakiś fajny, ciekawy, nowy storyline, natomiast bardzo dobry ruch, że w końcu LA zdobył mistrzostwo. Logan Paul zostaje pokonany w swoim rodzinnym mieście, gdzie w zasadzie fani krzyczeli fuck you Logan, więc
widzimy, jakie lokalne wsparcie Logan Paul ma. Ale dobrze, kolejna zmiana mistrza i to nie ostatnia zmiana mistrza podczas tej gali. Starcie o mistrzostwo kobiet WWE, w ogóle chyba powiedziałem, że walka Liv Morgan i Rhea Ripley była mistrzostwo kobiet, to była walka o mistrzostwo świata kobiet. Tutaj mieliśmy walkę o mistrzostwo kobiet pomiędzy Nia Jax i Bayley, gdzie Nia Jax wygrała mistrzostwo przy pomocy Tiffany Stratton. To też jest ciekawe, bo Tiffy ma walizkę. Nia Jax jakoś tam, wiecie, skumała z Tiffy i dała jej nową walizkę, taką różową, że doprowadziło to finalnie do tego, że teraz są największymi kumplami, zresztą na konferencji prasowej nawet siedziały też razem na tym panelu, ale to wszystko prowadzi do tego, że prędzej czy później Tiffany Stratton odwróci się od Nia Jax i zrealizuje tą walizkę właśnie na niej, więc do tego to wszystko dąży. Nie zmienia to jednak faktu, że poznaliśmy nową mistrzynię kobiet. Nia Jax pokonała Bayley i obecnie panuje z mistrzostwem. CM Punk kontra Drew McIntyre. Walka, która, słuchajcie, uważam, dowiozła chyba najmocniej podczas tej gali, jeżeli mówimy stricte o pojedynku, który mieliśmy okazję oglądać. CM Punk był bliski pokonania Drew McIntyre'a. Już było tyle momentów, w których Seth Rollins mógł odliczyć, ale tego nie zrobił, bo albo nie widział, albo nie chciał. Koniec końców jednak doprowadziło nas to do tego, że CM Punk wykonał go to sleep na Sethie Rollinsie. Seth Rollins tą walkę doprowadził do takiego momentu, gdzie Drew McIntyre wręcz zmusił go do odliczenia. Zmusił go do tego w momencie, w którym Seth został zaatakowany przez Punka. Drew kazał mu odliczać i tak się też stało. Natomiast cała walka i to, co w tej walce dostaliśmy, typu użycie nawet stalowych schodków, brak odliczania poza ringiem, to w zasadzie była walka jakby bez dyskwalifikacji. Seth Rollins zrobił to, kiedy co chciał i kiedy chciał. Tak jak zapowiadał, tak też, moi drodzy, zrobił. Więc jak najbardziej podczas tej walki mogliśmy się dobrze bawić i ta walka dowiozła. CM Punk też, uważam, całkiem dobrze pokazał się, mimo swojego wieku, mimo tak długiej przerwy od jakby, wiecie, walki w ringu. Naprawdę dobrze wypadł, dowiózł bez kontuzji chyba, przynajmniej na ten moment takiej informacji nie ma, więc bardzo dobrze. CM Punk, wszystko wygląda na to, że jest z nim w porządku. Walka dowiozła, jestem jak najbardziej zadowolony. Rezultat tej walki pozostawia nam jakby wiele do życzenia, bo prędzej czy później triple threat match pomiędzy tymi panami dostaniemy. I chyba do tego też prowadziło to, że Punk zaatakował Rollinsa. Punk swoją większą uwagę skupił na Rollinsie, zabrał też bransoletkę, którą z nazwiskiem AJ i swojego pieska, w sensie z imionami AJ i pieska, Rollins nagle założył sobie podczas tej walki na swoją rękę. Oj, zasłoniłem kamerę. Co doprowadziło nas do tego, że Punk później się na nim zemścił, zabrał tą opaskę, ale finalnie ta opaska trafiła i tak w ręce Drew McIntyre'a, który po Claymore zakończył tą walkę. Rollins odliczył do trzech. I taki jest finalny rezultat tej walki, ale taki na pewno nie jest finalny rezultat rywalizacji tej dwójki, jak i tej trójki, bo to dopiero się też, moi drodzy, rozpoczyna i bardzo dobrze, bo sam jestem ciekawy, jak daleko to może wszystko zajść. Jak już mówiłem, to nie było koniec problemów Judgment Day na tej gali, ponieważ kolejne starcie to było starcie o mistrzostwo świata mężczyzn, gdzie Damian Priest bronił mistrzostwo w starciu z Gunterem, ale to mistrzostwo przegrał. Przegrał przez Finna Balora, który pojawił się na arenie po to, aby pomóc Priestowi, ale tak naprawdę doprowadził do tego, że Priest przegrał i Priest też to zauważył, ponieważ to był w ogóle ciekawy moment. W momencie, w którym Finn Balor położył nogę Guntera na dolną linę, gdzie już Damian Priest wygrałby tą walkę, ale Finn Balor pomógł Gunterowi, to też jest w ogóle śmieszne i abstrakcyjne. Natomiast sędzia nie odliczył, Damian Priest tej walki nie wygrał, ale zobaczył to na telebimie, na dużym telebimie na tym stadionie, że to Finn Balor położył nogę Guntera na dolnej linii i chciał zaatakować Balora, co wykorzystał oczywiście Gunter i tą walkę wygrał. To jest ciekawy moment, bo pierwszy raz chyba było coś takiego, że podczas samej walki zawodnik widzi powtórkę jeszcze na żywo na stadionie, na arenie i może coś w związku z tym zrobić. I coś w związku z tym zrobił. Chciał zaatakować Balora. Moi drodzy, to jest oficjalny rozpad Judgment Day. Dostaliśmy naprawdę zajebistą historię ponad dwuletnią, która dobiegła końca. Liv Morgan namieszała pomiędzy Rhea Ripley a Dominikiem Mysterio. Dom wybrał Liv Morgan. Damian Priest zostanie pewnie z Rhea Ripley, ale Damian Priest będzie teraz miał rywalizację z Finnem Balorem. To też jest ciekawe i grubo się zapowiada. Więc naprawdę doczekaliśmy się zajebistych momentów, zajebiście rozwinęły się nam te długoterminowe storyliny i tak samo długoterminowym storylinem jest storyline Bloodline, który można byłoby jakiś czas temu powiedzieć już się kończy, ale on chyba się dopiero, moi drodzy, rozkręca. Jednak zanim jeszcze powiemy o main evencie, to na arenie pojawił się The Miz, który powiedział, że na stadionie chyba tam było 57 parę tysięcy osób, oczywiście pewnie lekko zawyżone. Był też z nim Arthur, wspięli się z Jasonem Wallerem i Austinem Theorym. Pojawił się też Jelly Roll, czyli lokalna gwiazda, i wykonał tam chokeslam, taki mocny chokeslam na Austinie Theorym, jeszcze strzesełkami i uderzył. Okej, okay, fajny moment dla The Miza i publiczności w Cleveland, ale bardziej liczyłem na to, że
dostaniemy jednak na ostatni moment wrzuconą walkę o mistrzostwa tartimowe pomiędzy Demizem Artruffem a Judgment Day, a tak się nie stało. No i oczywiście, moi drodzy, main event. Solo Sikoa kontra Cody Rhodes. Ja widziałem, dużo osób narzekało na Twitterze na długie wejścia, ale te wejścia mają swój klimat i mi się generalnie te długie wejścia podobały. To jak długo Cody Rhodes wchodził do ringu z Pieslim, jeszcze z Ernem Andersonem się tam spotkał, który powiedział mu wiele mocnych i dotykających słów, powiedział, że rozmawiał z wieloma osobami i załatwił wsparcie dla niego, jeśli będzie konieczne, i takie wsparcie było, i to nie byle jakie, moi drodzy. Więc to ma swój urok, ja osobiście jestem fanem takich wejść i takich smaczków na backstage'u. Walka Solo Sikoa kontra Cody Rhodes na zasadach Bloodline dowiozła. Cody Rhodes ponownie wygrywa walkę na zasadach Bloodline, to jest ciekawe. Pojawili się tam Tonga Tangaloa, który nie potrafi nawet, słuchajcie, wrzucić, wepchnąć wręcz w narożnik zawodnika. Poprawnie trafił w linę, to jest niesamowite, jak bardzo zboczowany jest ten zawodnik. Pojawił się też Jacob Fatu, który naprawdę tam zajebiście namieszał skoki z trzeciej liny. To, co on wyprawił w ringu, jest niesamowite. Jeszcze skok z trzeciej liny na stół komentatorski, którym prawdopodobnie w jakiś sposób mógł się kontuzjować. I to też było nagrane przez kilka osób będących na stadionie, że Jacob Fatu opuszczał arenę w asyście sędziego i kulał mocno na chyba lewą nogę. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to się potoczy. Natomiast nic oficjalnego jeszcze nie dostaliśmy. Te pojawienia były oczywiste. Oczywiste było też to, że może pojawić się Kevin Owens, Randy Orton, oni się pojawili. Wiele osób spodziewało się też pojawienia Jeya Uso, nawet były chanty hit, ale on się nie pojawił. W momencie, w którym Solo Sikoa i Cody Rhodes leżeli w ringu i było naprawdę takie ujęcie kamery, które wiadomo już było, że ktoś powróci, rozumiała muzyka. Muzyka Romana Reignsa, moi drodzy, Roman Reigns powrócił w nowej, lekko odświeżonej wersji swojego theme songu. Jeszcze nie mam zdania, natomiast na pewno nie przeszkadza mi on. Oczywistym było to, że ten theme song może być zmieniony. Nawet o tym mówiliśmy w jednym z odcinków wrestlingowych pytań. Było takie pytanie, czy uważam, że powinien być zmieniony. Uważałem, że nie, ale teraz tak sobie myślę, może nawet i to na plus, bo to nie jest duża zmiana. To wciąż jest ta aura i do tego nie da się odebrać. Roman Reigns został zajebiście mocny pop. W momencie wykonania Spira nic nie było chyba tak mocnego. Jeszcze to spojrzenie na Cody'ego Rhodesa i takie, wiecie, lekkie kiwnięcie głową, że szybnij go, odlicz go, zrób to. Niesamowite. Moment, w którym Roman Reigns stał na rampie, jeszcze patrzył się na Cody'ego Rhodesa, też był niesamowity. I już nie mogę, moi drodzy, drżeć się tego, co przyniosą nam kolejne miesiące w WWE, bo naprawdę te storyline z ostatnich miesięcy, z ostatnich lat rozwinęły się na taką skalę, że aż chce się to oglądać. I o tym wszystkim będziemy oczywiście rozmawiali na kanale, a teraz proszę was o to, żebyście w komentarzach dali znać, co wy sądzicie o gali SummerSlam. Zostawcie polubienie, by film dotarł do jak największej ilości osób i oczywiście subskrybujcie kanał, by ze wszystkim być na bieżąco. Także wpadajcie na stronę wrestling.tv, bo tam o wszystkim jest oczywiście na bieżąco i tam od razu dostaliście też wyniki gali. Film pojawił się nieco później, tam wszystko pojawia się jako pierwsze. Wpadajcie, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!